powiem, że tutaj ogród moich myśli i tak dalej jest to jakaś metafora, ale Michał też ma prawdziwy ogród, który w tym tekście występuje jakby równocześnie razem z tą metaforą i to jest ogród, którym zajmują się domowinnicy, ale według planu Michała. On całym ogrodem zarządza. Żadna roślinka tam nie jest przypadkowa. Tak słuchając tego tekstu właśnie też raz był to ogród myśli, a raz sobie wyobrażałem ten prawdziwy ogród. Tak, bo Michał jeszcze jak był zdrowy, to właśnie miał hopla na punkcie swojego ogrodu. Bardzo o niego dbał, miał tam mnóstwo różnych tam roślin i naszych rodzimych, i egzotycznych, i to wszystko było właśnie takie zawsze uporządkowane, że tam pies nie mógł biegać, nic tam nie mogło się wydarzyć, bo to było takie wypielęgnowane. No i taka metafora życiowa, że tak powiem. Dobrze, to teraz myślę, że to będzie już ostatni utwór, nie wiem, która jest godzina. A spieszę się na pociąg, niestety muszę dzisiaj wracać. 21:27. No to tak, to już będzie ostatnia piosenka w takim razie. Tradycyjna?